jaśniej już chyba do Rosji nie można było przemówić niż tak, jak uczynił to wczoraj Joe Biden, wizytując, odwiedzając Kijów. I to językiem Putina, językiem upokorzenia. Biden wczoraj upokorzył Putina. Tak naprawdę kazał mu zaprzestać bombardowania Kijowa. I Putin to zrobił. To zresztą było widać, jak Rosjanie przeżywają to upokorzenie we wczorajszej telewizji rosyjskiej. Ale właśnie propaganda rosyjska mówi, a to dlatego, że my jesteśmy cywilizowani, my nie bombardujemy cywili. Po pierwsze, a po drugie dlatego, że... Znaczy, to oni oczywiście wpuścili Bidena do Kijowa. Oczywiście, oni mu pozwolili. Oni mu pozwolili, bo gdyby nie, gdyby bombardowali i gdyby utłukli, to cytuję, Bidena, no to byłoby jeszcze gorzej, bo Kamala Harris byłaby jeszcze gorszym prezydentem. Skala bzdur opowiadanych przez propagandistów rosyjskich pokazuje tę skalę gigantycznego upokorzenia. Ale to jest ważne, bo w relacjach z prezydentem rosyjskim istotne są nie tylko takie twarde fakty, wysyłka broni na Ukrainę, czy też to, że Ukraina się broni, ale także jak przywódcy traktują się wzajemnie. To jest bardzo wschodnie i dla Putina to jest bardzo dotkliwe.